Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica, program Mocni w Wierze. Witam Państwa. Męka i śmierć Chrystusa dla zbawienia człowieka jest główną prawdą wiary chrześcijan. Jednak od 2000 lat ta prawda wzbudza pytania. Jak do tego doszło i czy śmierć Chrystusa była konieczna? O tym dzisiaj serdecznie zapraszam. Naszym gościem jest ksiądz profesor doktor habilitowany Jan Perszon, wykładowca teologii fundamentalnej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Szczęść Boże, witam serdecznie. Daj Boże, kłaniam się. Księże profesorze, od kilku już spotkań rozmawiamy o tym, co właściwie najważniejsze i centralne dla naszej wiary, czyli o męce i śmierci Chrystusa. Spróbujmy sobie najpierw odpowiedzieć na to, co jest podstawowe. Jak do tego doszło i jaka była przyczyna aresztowania i skazania Chrystusa? Źródła ewangeliczne mówią nam ważną rzecz, że i to szczególnie wtedy, kiedy stawiamy takie pytanie przy lekturze Ewangelii, próbujemy sobie na nie odpowiedzieć, jak doszło do śmierci na krzyżu, widzimy, że ten finał, który nazywamy aresztowanie, proces, egzekucja, śmierć, pogrzeb Jezusa, który określamy też misteria czy wydarzenia męki pańskiej, ten finał był poprzedzony przynajmniej kilkoma próbami uciszenia Jezusa, o których wspominają ewangeliści. Tych sytuacji było całkiem sporo, kiedy można powiedzieć, że życie Jezusa wisiało na włosku, albo że w sposób niewytłumaczalny, cudowny udało mu się, przepraszam za określenie, uratować skórę wobec wrogości tłumu, który czyhał na jego życie, choćby ta znana wszystkim, sądzę, naszym widzom sytuacja z początku jego publicznej działalności, kiedy to przyszedł do Nazaretu i w synagodze poproszono go, aby przeczytał fragment proroka Izajasza, a on potem, objaśniając to czytanie, wskazał na siebie jako na spełnienie tego mesjańskiego proroctwa. I wiemy, że według ewangelistów skończyło się to dramatycznie, a mogło się skończyć zabójstwem Jezusa, dlatego że wściekli mieszkańcy Nazaretu nie byli w stanie tego wytrzymać, tego, że on o sobie mówi jako wypełnieniu proroctw izajaszowych i chcieli go strącić ze skały, na której ich miasto było położone. Jest to pierwszy epizod, który pokazuje, oczywiście w tej publicznej działalności, bo gdybyśmy sięgnęli wcześniej, to moglibyśmy powiedzieć o czyhaniu Heroda na dziecko w Ewangeliach jego dzieciństwa i narodzenia. A więc można powiedzieć, że egzystencja Bożego Syna, Mesjasza, Jezusa Chrystusa była naznaczona od początku jakimś cieniem śmierci. Mało tego, w świetle dokonanej już męki i śmierci Jezusa wiemy, że niezwykle przekonujące są proroctwa o cierpiącym słudze Jahwe. Pewnie nie będziemy mieli w ramach tej audycji okazji ich przypominać, ale to, co spotkało Jezusa, cała Jego męka, katusze, zostały 700 ponad lat przed Jego narodzeniem zawarte
przepowiedziane w proroctwie Izajaszowym. Już w Starym Testamencie. W Starym Testamencie. I Kościół, myślę tutaj już o samych apostołach i ewangelistach, ale także później Kościół odczytywał Stary Testament w kluczu tego, który przyszedł, a więc postać Chrystusa, zwłaszcza Jego męka w tych rozdziałach proroka Izajasza bardzo wyraźnie zostały objaśnione, można powiedzieć, i zapowiedziane. I w tym sensie odpowiedź na pytanie, jak to się stało, że na życie Jezusa czyhano, że w którymś momencie miarka się przebrała, musimy sięgnąć do Ewangelii według świętego Marka. Mianowicie, można powiedzieć, katalizatorem, takim detonatorem, który skłonił liderów środowiska świątynnego, przede wszystkim środowiska arcykapłańskiego, za chwilę do niego wrócimy, do działania, do bardzo radykalnych kroków, które mają na celu likwidację Jezusa i Jego usunięcie, można tak powiedzieć, uciszenie raz na zawsze. Do tego skłoniło ich samo działanie Jezusa, które nazywamy wypędzenie przekupniów ze świątyni popularnie. To jest u świętego Marka rozdział 11. I przyszli do Jerozolimy, wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, powywracał stoły zmieniających pieniądze i ławki tych, którzy sprzedawali gołębie, i nie pozwolił, żeby kto przeniósł sprzęt jaki przez świątynię. Potem uczył ich, mówiąc: czyż nie jest napisane: mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów, lecz wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. Doszło to do arcykapłanów i uczonych w piśmie i szukali sposobu, jakby go zgładzić. Czuli bowiem lęk przed nim, gdyż cały tłum był zachwycony jego nauką. Gdy zaś wieczór zapadał, Jezus i uczniowie wychodzili poza miasto. Po tym epizodzie każe nam się domyślać ewangelista jeszcze jednego wydarzenia, mianowicie wskrzeszenia Łazarza, które poprzedzało wydarzenia męki Jezusa. Ten cud, który musiał wywołać entuzjazm tłumów, ludzi gromadzących się na święta Paschy w Jerozolimie, musiał spowodować alarm w tym środowisku, które znamy jako arcykapłańskie, ale które tak naprawdę z kapłaństwem ma bardzo mało wspólnego. Nieraz, kiedy czytamy Ewangelię i czytamy arcykapłan, to myślimy sobie o ludziach, którzy pochodzą z rodu kapłańskiego, z rodu Aarona czy Sadoka. Tymczasem od II wieku przed Chrystusem w Izraelu, w Jerozolimie, nie ma prawdziwych, pochodzących z rodu kapłańskiego arcykapłanów. To są uzurpatorzy, to są karierowicze, to są ludzie mianowani przez władzę polityczną, później przez Heroda, przez władze rzymskie. Często za pieniądze, tak jest za naszem, tak jest z Kajfaszem. Są to postaci historyczne, jeszcze będziemy do nich wracali przy okazji procesu Jezusa. W każdym razie to, co nazywamy rodzina czy ród arcykapłański, to po prostu zbóje spod ciemnej gwiazdy, tyle że
bardzo wysoko postawieni, elegancko ubrani i sprawujący trochę jako uzurpatorzy najwyższą władzę kapłańską w świątyni, która jest perłą w koronie, która jest centrum, która jest samym sednem, można powiedzieć, krwioobiegiem i sercem cywilizacji judaistycznej, żydowskiej, ludu wybranego w czasach Jezusa. I ten szczególny moment historyczny, w którym dokonuje się zbawienie świata i w którym dokonuje się męka Jezusa, to spotkanie, konfrontacja Jezusa z tym środowiskiem bardzo zeświadczonym, upolitycznionym, związanym z korupcją, ze współpracą z władzą rzymską i z każdą inną władzą. To środowisko, które nazywamy rodzina arcykapłańska czy ród arcykapłański, jest bardzo daleki od tego, co nam się rodzi w sercu i w głowie, kiedy myślimy o posłudze kapłańskiej, kiedy wracamy do Księgi Wyjścia czy do Księgi Powtórzonego Prawa, kiedy widzimy Aarona i ród kapłański, kiedy mamy z pokolenia Lewiego, Lewitów, kiedy mamy czasy monarchii Dawidowej i potem budowę świątyni przez króla Salomona i ten przepych, także można powiedzieć wierność pokolenia kapłańskiego. Można powiedzieć, że to był jakiś wielki paradoks, że najświętszemu miejscu w Izraelu i chwale Bożej oddawanej we dnie i w nocy przez zmiany służb kapłańskich właściwie przewodniczyli ludzie bardzo niegodni i z kapłaństwem, z posługą Bogu czystym, niepodzielnym sercem, mającym bardzo, bardzo niewiele wspólnego. Profesorze, dotyka ksiądz bardzo ważnego, istotnego i ciekawego tematu, mianowicie tematu świątyni. Przytoczył ksiądz profesor fragment Ewangelii według świętego Marka, rozdział 11, wypędzenie przekupniów ze świątyni. Czyli Chrystus wypędza ludzi, którzy tam handlowali, aby dać podatek na świątynię. I ten rozdział, w ogóle ta sytuacja jest bardzo ważna, a jednocześnie bardzo problematyczna. Bowiem w świetle badań biblijnych, historycznych, badań różnych naukowców, historyków, podatek na świątynię był podstawą jej funkcjonowania. I handel, który tam miał miejsce, te wydarzenia, które tam się działy, były normą. A więc zachowanie Chrystusa w świetle tych badań historyków, a także biblistów, było czymś bardzo dziwnym, ponieważ jakby chciał iść naprzeciw całej tradycji, która była właściwie podstawą życia świątyni, ale nie tylko świątyni. Bowiem historycy mówią również, że handel przy świątyni był również podstawą ekonomii, czy w ogóle gospodarki w tamtym czasie. Jerozolima, jak pamiętamy, nie miała jakiejś dobrze rozwiniętej gospodarki w tamtym czasie. Zresztą do dzisiaj jest to, tak jak ksiądz profesor kiedyś powiedział, cały czas sprawa problematyczna, ponieważ od czasów starożytności te zmiany jakoś nie są zbyt wielkie. Jak zrozumieć zachowanie Chrystusa w świetle tych badań biblijnych i w świetle tej praktyki, która tak naprawdę była normą w tamtych czasach? Rzeczywiście miasto Jerozolima, liczące kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców w czasach Jezusa, na okres przybywania pielgrzymów z całej diaspory żydowskiej, a przypomnijmy, że w basenie Morza Śródziemnego i nie tylko, dlatego że wspólnoty żydowskie w czasach Jezusa prawdopodobnie istniały także w dzisiejszych Indiach, na terenie dzisiejszego Iranu, na pewno w Mezopotamii,
w całej Afryce Północnej, Hiszpanii, Portugalii, dzisiejszej Italii, południowej części Bałkanów, w południowym rejonie Morza Czarnego, oczywiście w Azji Mniejszej, chyba największym miastem żydowskim wtedy była Aleksandria. Diaspora żydowska właśnie w Aleksandrii. Tak, ale w sensie populacji to chyba było największe miasto, dlatego że to było miasto olbrzymie i z 30% populacji, jeśli nie więcej, w czasach Chrystusa stanowiła mniejszość diaspora żydowska. Kiedy więc były święta, na przykład święta Paschy, na które pobożny Żyd miał obowiązek przynajmniej raz w życiu pospieszyć z diaspory, wtedy w Jerozolimie zjawiało się około pewnie 100 tysięcy, czasami nawet dwa razy tyle pielgrzymów. Jerozolima pełniła więc rodzaj centrum całej cywilizacji, że tak powiem, religijnej żydowskiej. Ale również chyba społecznej. I społecznej. I to, co nazywamy przemysł turystyczny dzisiaj, kwitło w tamtych czasach. Oczywiście tak to było pomyślane, żeby olbrzymi kompleks świątynny mógł się z tych ofiar, które przynoszą ze sobą i składają pielgrzymi, utrzymać, dlatego że nie było żadnej gałęzi przemysłu, żadnej gałęzi wytwórczej, ba, nawet w okolicach Jerozolimy nie było pewnie zbyt rozwiniętego rolnictwa czy przetwórstwa rolnego. Były więc tylko pamiątki religijne, no i świątynia, która utrzymywała pewnie ładnych parę tysięcy osób, nie tylko służby kapłańskie, utrzymywała z dochodów, które czerpała z podatku świątynnego. Który płynął właśnie z tego handlu. Tak. I właściwie można mówić o prowokacji ze strony Jezusa, dlatego że z jednej strony on nie kwestionuje potrzeby oddawania chwały Bogu, z drugiej chce podkreślić, że prawdziwa cześć oddawana Bogu musi być czcią serca, czcią duszy, kultem, to co później Benedykt XVI powie, że liturgia chrześcijańska jest liturgią słowa, czyli liturgią, która dokonuje się w Słowie wcielonym, w samym Jezusie Chrystusie. I tak jak przy przedstawieniu dziecięcia Jezus w świątyni nie tyle chodzi o ofiarowanie, to co obchodzimy 2 lutego jako ofiarowanie pańskie, nie tyle chodzi o ofiarowanie go w świątyni, ile o objęcie świątyni w posiadanie przez zapowiedzianego przed wiekami przez proroków Mesjasza. Tak w tym momencie można powiedzieć, jest to jeden z takich gestów Jezusa, który zapowiada, że bliski jest koniec, czyli spełnienie ofiar świątyni Starego Testamentu, dlatego że on i w nim dokona się prawdziwy kult i prawdziwa cześć oddawana Bogu. Czy to jest przesunięcie punktu ciężkości z tego fizycznego, rytualnego, krwawego składania ofiar na kult w duchu i prawdzie? Sądzę, że w tej teologii, w tej perspektywie można na to patrzeć. Niemniej, ponieważ to był jeden wielki przemysł,
Więc to, to działanie symboliczne, bo to nie jest tak, że na tym dziedzińcu pogan Jezus, który wywraca stoły, wszystkie stoły wywrócił, wszystkich handlarzy wypędził, wszystkie zwierzęta stamtąd powyganiał, żeby mówić o tym, że ten dom stał się domem złoczyńców, a nie chwały Bożej. Jest to tak przy okazji oczywiście też przypomnienie, że można także dzisiaj w Kościele katolickim składać bardzo poprawnie kult Bogu, czyli sprawować tajemnicę Eucharystii i równocześnie można pewnie sobie kpić z żywego Boga. Jest to do pomyślenia. To, co ten lud czci mnie tylko wargami, a jego serce daleko jest ode mnie. Myślę, że jest to to działanie Jezusa, oczyszczenie, właściwie wypędzenie przekupniów, jest to zawsze dla nas wezwanie do pewnego rachunku sumienia, zwłaszcza do tych, którzy są codziennie przy ołtarzu. Myślę tutaj o prezbiterach, którzy w imieniu Chrystusa sprawują Jego ofiarę i ofiarę Kościoła, a właściwie są jej tylko narzędziami, żeby nasze serce nie było dalekie od tego, co jest Chrystusowe. Bardzo łatwo pewnie ześliznąć się, dużo łatwiej w każdym razie wykonywać pewne rzeczy zewnętrznie, niż poddać się procesowi czy działaniu Bożemu, które zmierza do nawrócenia. I w tym sensie można powiedzieć, że Chrystus sprzeciwia się religijnemu formalizmowi. Właściwie całym sobą, tym gestem niesłychanie mocnym, impulsywnym, można powiedzieć jedyny moment, o którym pisze Ewangelię, że widzimy Syna Bożego rozgniewanego. Był wzburzony, wypędził zwierzęta, wypędził ludzi. Przede wszystkim dał się ponieść nerwom, można powiedzieć. Jest to jedyny raz, kiedy widzimy wzburzonego Jezusa, kiedy widzimy Jezusa, który być może panuje nad sobą, ale dokonuje w gniewie gestów, których normalnie nie czyni. Nie dlatego, że te zwierzęta są czemuś winne, czy ci zwyczajni bankierzy, którzy wymieniają, co było koniecznością, monety z całego świata, można powiedzieć, na monetę świątynną, bo tylko w tej można było składać ofiarę, daninę na świątynię, na kult Boży. Więc czynili rzeczy, które wydawały się oczywiste. Jezus chce powiedzieć, istotą tej świątyni i każdej chwały Bożej nie są ani pieniądze, ani przestrzeganie skrupulatne przepisów, ani splendor, ani złoto, ani przepych, ani mnóstwo kadzideł czy ofiar, ale jest posłuszeństwo woli Bożej. W tym sensie On, można powiedzieć, stanął naprzeciw całej tej machinie, żeby przypomnieć, że kult ma na celu przemianę człowieka wedle woli Bożej. Co było ważniejsze w działaniu Chrystusa? Samo wyrzucenie ludzi i uporządkowanie pewnych spraw finansowych, czy raczej coś, co powiedział później o sensie świątyni? I w tym sensie również mówimy o tym, co stało się bezpośrednią przyczyną skazania Chrystusa na śmierć. Raczej to drugie, dlatego że to po prostu była straszliwa prowokacja, na którą ci, którzy uważali siebie za patronów, stróżów, szafarzy, można powiedzieć,
przywódców, żeby nie powiedzieć wręcz opiekunów najświętszego miejsca Izraela, nie mogli nie odpowiedzieć na taką prowokację, która kwestionowała, która stawiała znak zapytania nad ich posługą i nad ich obecnością i w ogóle nad sensem tego wielkiego przemysłu świątynnego, a więc to wyzwanie nie mogło pozostać bez echa. I zdaje się, że nie mamy innego wyjścia, jak tylko powiedzieć: Jezus w sposób planowany, celowy dokonał tego gestu, który jest gestem niesłychanie symbolicznym, po to, żeby zwrócić uwagę na to, że w nim niebawem ma się wypełnić ta świątynia i zostać przemieniona, w jakim sensie zastąpiona przez Jego jedyną ofiarę na krzyżu. Nie jest tak, że Jezus, to bardzo często jest prowokacją dla Żydów, czy w ogóle dla historyków, ale czy to nie jest tak, że Jezus w tym fragmencie czyni samego siebie nową świątynią? Już to zapowiada. Zresztą wiemy, że w Jego zapowiedziach męki też się pojawia ten motyw: zburzcie tę świątynię, a ja w trzech dniach ją odbuduję. Potraktowano to fizycznie, że żeby zburzyć budynek świątynny, że trzeba odbudować, ale czy tak to trzeba rozumieć? I z kontekstu Ewangelii widzimy, że apostołowie osłupieli, nic nie rozumieli. Ewangelista pisze, że nie pojmowali, co to znaczy powstać z martwych, bo Jezus mówi, że będzie wydany, że będzie zabity, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie, wyjaśniając tę sprawę. I oni dyskutowali między sobą: no wszystko dobrze, tylko co to znaczy powstać z martwych? I bali się Go zapytać. A więc widzimy, że ta zapowiedź Jezusa wywołuje zakłopotanie, wywołuje osłupienie, wywołuje bezradność uczniów. Spróbujmy to tak krótko podsumować. Jezus, a świątynia i przyczyna skazania. Tak, epizod opisany przez świętego Marka, który nazywamy oczyszczenie świątyni czy wyrzucenie przekupniów ze świątyni, jest jednym z takich wydarzeń, które spowodowały determinację ze strony Sanhedrynu, ale przede wszystkim ze strony środowiska arcykapłańskiego, aby skończyć z Jezusem, aby Go uciszyć, aby Go usunąć, bo w świetle także innych wydarzeń, takich jak wskrzeszenie Łazarza, wyglądało na to, że Jezus może zagrozić monopolowi świątyni jerozolimskiej, a w ten sposób poniekąd przyczynić się do jakiejś rewolucji czy jakiegoś powstania, które byłoby dla przyszłości narodu wybranego groźne. W jakim sensie w tym epizodzie Jezus rzuca wyzwanie środowisku świątynnemu i pośrednio sam prowokuje swój proces i swoje aresztowanie. Do tego tematu na pewno jeszcze wypadnie nam wrócić, a za dzisiejsze spotkanie księdzu profesorowi i wszystkim Państwu bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam za tydzień o godzinie 16:10 do programu Mocni w Wierze.